Znaczy, a, Everybody, też trochę łódź szczęścia, w takim sensie, że jako, że mój telefon, jeszcze gdzieś w tym tam po drodze, przez chwilę zaczepiłem się w takiej firmie Play Arena i jak wejdziecie na Play Arenę i wpiszecie numer telefonu Play Arena, no to wyskakuje to nieszczęsne 605, co właśnie podałem, nie? W sensie, ale tak wiecie, wpisecie numer telefonu Play Arena i Google w tej podpowiedzi takie 605 grubą czcionką, nie? No i od tamtego czasu po prostu mam tryliardy telefonów, na zasadzie tam kup pan ubezpieczenie, no jakby macie to wszyscy, ale już jakby jak zaczął do mnie dzwonić skład węgla i sprzedawać mi koks, mieszkam w mieszkaniu we Wrocławiu, nie, z ogrzewaniem miejskim, mówię no bez jaj, nie, w sensie i to tak systematycznie co miesiąc tam call center, ja mówię dobra, no wykreślcie mnie, nie mam w ogóle nic wspólnego z koksem, tak, w sensie no, do ogrzewania. No ale tak uporczywie dalej ten, no jakby mówię, co by tu zrobić, żebym nie wiedział, kto do mnie dzwoni, no bo oni tam, wiecie, call center zmienia te numery i zmienia, i zmienia, i zmienia. No i gdzieś tam wpadliśmy wspólnie na pomysł, jeszcze mamy kolegów w Serbii, bo gdzieś tam, dobra, na Cebicie byłem w 2014 roku, poznałem gościa, który skończył po 15 latach Fujitsu Siemens, był tam odpowiedzialny za całą środkowo-wschodnią Europę i mówi, jestem z Serbii, uciekłem przed wojną do Czech, ale teraz czuję, że mam dług wdzięczności i chciałbym ściągnąć najnowsze technologie do Serbii, więc jakby gdzieś tam poznaliśmy się na Cebicie, ja mówię, kurde, Bałkany, fajny rynek, mało osób tam skręca, my tam skręcimy, nie? No, no, wiecie, no spotykam gościa z Serbii na Cebicie tak na zasadzie, że go trąciłem ręką i on mówi siema, siema i tam, no wiecie, taki typowo, wpadliśmy na siebie, nie? Aleks jest dzisiaj naszym prezesem, Datarino Serbia. Tak czy inaczej, razem właśnie pojechałem do Serbii któregoś dnia i tam poznałem gościa, który wiecie o tym, że Google nie był pierwszą taką przeglądarką, w sensie wyszukiwarką, nie? W niektórych państwach jeszcze się ostały te wyszukiwarki, które były wcześniej. Na przykład w Czechach panuje Seznam. Znaczy tam 70% rynku to jest Seznam.cz. Wygląda śmiesznie jak nasza klasa przy Facebooku, no ale generalnie 70% Czechów z niego korzysta. I była taka wyszukiwarka w Serbii. Tylko, że akurat NATO postanowiło bomby zrzucać, nie? W 99 na nich. No więc generalnie trochę im ciężej było niż reszcie świata, jeśli chodzi o rozwój w internecie, ale gościu wymyślił taką przeglądarkę i go wydymali wspólnicy. Na zasadzie, że tam uznali, że to jest dobry model, żeby wyrzucić jednego ze żłoba. Akurat wyrzucili niewłaściwego, bo to był ten, który to napisał. No i on tam sobie coś dłubał i on zrobił taką sztuczną inteligencję, która fajnie łączy, potrafi wybrać, co jest imieniem i nazwiskiem, a co jest tylko opisówką. Czyli na zasadzie Everybody nigdy nie pokaże Ola, ta niemiła pani, która odmówiła mi telefonu, nawet jakby ktoś cię tak wpisał w książkę telefoniczną, tak? Tylko wybiera Ola, tak? A jak będzie więcej osób, które ma w kontaktach Olę zapisaną jakoś tam, no to jak ta sztuczna inteligencja potrafi rozróżnić nazwisko od całej reszty. No więc ja mówię, kurde, super, to teraz tak, że ta aplikacja mogła być na większej ilości telefonów, to powiększałaby nam się baza i jeszcze dorzucimy crawlowanie internetu i w ogóle będziemy mogli łapać tych wszystkich, co są strasznie natrętni. No i jakby koks we składy z węglem Everybody, nie? Jakby... Czyli aplikacja głównie korzysta z naszej kontaktu. Tak. I aplikacja nie udostępniania naszej książki? Nie, no bo jakby wtedy byśmy stracili ideę, bo to jakby każdy by ten... To, co jest ważne, kompletnie odcinamy, skąd mamy kontakt, nie? Ale no, mamy super case'y na takiej zasadzie, że po pierwsze we Wrocławiu działa na maksa. Nawet jeśli mówi Ola, to przynajmniej wiem, że dzwoni jakaś Ola, a nie składy węgla. I jakby... I co więcej, mogę oddzwonić, mówię, jest szansa, że ktoś tam po drugiej stronie jest normalny, a jak dzwoni Orange, to mam Orange, a jak dzwoni ankieta, to jest spam, nie odbierać, nie? Więc jakby, okej, okay, jest to jakiś tam crowdfunding kontaktów, ale z drugiej strony value, który za tym idzie, jest ogromny. No i to się przyjęło na maksa w Serbii, bo Belgrad jest tak, że jakby prezydent, to by się tam wyświetlił Djurko Jokovic i generalnie tadam. No i jakby no, próbujemy to wypromować. Nie jesteśmy jedyni na rynku, mamy konkurencję i tak dalej, bo to się okazało, że oczywiście każdy ma swój pomysł na realizowanie tego. No ale przynajmniej jesteśmy z Wrocławia, więc postanowiliśmy zacząć od Wrocławia. No, no i jakby stąd pomysł, nie? Ale to jakby, jak popatrzycie, mam z 20 aplikacji, tam są przeróżne pomysły, w sensie także za każdym razem to jest jakaś taka sytuacja. To nie jest tak, że pomysł wpada, o kurde, siedziałem jako asceta 3 dni w piwnicy i wymyśliłem tam coś super, tylko parę takich koincydencji nakładających się na siebie i nagle wpada tak pomysł, no jest takie kliknięcie. Mówię, fajne. Nie? I potem przechodzimy do realizacji.
Dlatego jakby mówię, że teraz jesteśmy w takim momencie, w którym możemy dużo zrobić. W sensie, to są aplikacje, nie mamy jakichś wielkich możliwości w sensie zasobowych, no ale jednak, dobra, 40 osób to też nie są małe, więc tam z 3 aplikacje równocześnie ciągniemy, w sensie budując, plus robimy Cluify'a i tam dostarczamy, ale to są dane rejestrowe w ogóle, spółka w Czechach, nie? To jest zupełnie inny biznes. No, ale wszystko zaczęło się tak naprawdę od żółtych majtek, nie? Skąd negatywne opinie o aplikacji? Czy ludzie nie wiedzą, jak z niej korzystać, czy są jakieś problemy? Nie, są, jakby problem jest taki, że pierwsi jakby ściągają aplikację, no i nie ma kontaktów, no bo jesteś pierwszy. Więc jakby na początku wiedzieliśmy, że będzie tak, no dobra, musimy jakoś zacisnąć zęby i zapłacić tam poddychę za ten, za użytkownika, żeby tych kontaktów nabrać, ale teraz mamy parę milionów, więc tak naprawdę, no jakby, sorry Ola, nie do końca fakt, że cię znam, bo jakby we Wrocławiu raczej 90% skuteczności mamy, nie? W sensie, jak zadzwoni jakiekolwiek call center, to was wyłapie, nie? W sensie, wam wyłapie i będziecie wiedzieć, że jest. Aplikacja jest darmowa, nie ma reklam, no bo mam wrodzony hejt do reklam po naszej klasie. I chcemy się kaszować na tym, że te organizacje, które tam się teraz wyświetla, autentycznie wyświetla się Orange, myślnik, spam, nie odbierać, nie? Więc jakby taki Orange pewnie chciałby zapłacić za to, żeby się wyświetlało tylko Orange, nie? A no, no to tak. Cześć, miło Cię poznać, dzięki za wsparcie. Nie, jakby idea jest taka, że puenta jest taka, że w tym wszystkim, co się wydarzyło, chodzi się o to, że za każdym razem, jak wszyscy hejtowali Szymona, to moje inne podejście polegało na tym, że po prostu z nim normalnie się zachowywałem, no w zasadzie nie, że właziłem mu w dupę, ale jakby no nie hejtowałem, tak? W sensie żyliśmy sobie spokojnie, więc wpadł na taki pomysł, że akurat jeden gość, o którym pomyślał, z którym pływa, żeby przynieść mu majtki, nie? Jakby wiecie, jeśli poszanujecie kontakty, które macie, a macie ich w trąbę, nie? W sensie każdy z was ma tyle kontaktów, że otwierajcie się na to, co mówią ludzie i jakby, no, wychodzą takie rzeczy, tak? Ja tutaj nie ma żadnego rocket science, to jest, znałem może ciut więcej osób niż wy, no bo pływałem, więc tam łączyłem parę środowisk i tyle, nie? I z takiego połączenia wyszło to, co robimy teraz. I nie mówię, że jest łatwo, no bo na koniec dnia jakby coś się wydarza i potem trzeba mieć siłę, żeby to tam, albo raczej siłę, być turbo upartym, żeby to dopchnąć, nie? No bo to Datarino miało w swoim tam 4-letniej karierze już czarne chmury nad sobą w 2015 roku, gdzie tam po prostu nagle inwestorowi się powinęła noga i nam się skończyło finansowanie tak z dnia na dzień, nie? W sensie, wyobraźcie sobie, 29 września dostaję informację, nie będzie transzy finansowania, a 30 składam wypowiedzenia wszystkim, którzy są w firmie, nie? Więc, ale po czym mówię im, słuchajcie, albo wam załatwię pracę, albo znajdę inwestora, no i po miesiącu znalazłem inwestora. No ale przez miesiąc było super ciężko, nie? Tak. Na zasadzie, że jedyna myśl w głowie, jaka to dowieść. No ale na koniec dnia byłem otwarty na szczęście, nie? W sensie takie wynikające z kontaktów, z rozpowiadania tego, co robimy, bo tak, jak ktoś wie, co robimy, to może powiedzieć, a ja mam pomysł, tak? I jakby pomysły to się łączy i zaczyna się układać w jakąś tam spójną całość. Tylko no jakby nie zapominajmy o tym, o upartości, nie? No bo jakby bez tego nic by się nie wydarzyło, jakbym nie pociągnął, jakbym powiedział, nie chcę się tych 10 majtek wam zamówić, nie? W sensie to są takie drobne decyzje, nie? Czasami ktoś mnie prosił, jak byłem młodszy, napraw komputer. Mogłem powiedzieć, nie chcę mi się, a potem się okazało, że dwóm klientom 5 lat temu naprawiałem komputery, nie? Czy tam 10. A potem, o Edek, kurde, ty jak coś zrobiłeś na komputerze, to super, dawaj, co tam masz, nie? Tak, jakby no taka trochę karma wraca. No nie chciałbym tutaj takimi frazesami uładować, no ale trochę tak. Tak, rozmawiałem tu z dziewczynami, że dzisiaj sobie walnę na tym, na LinkedInie, hashtag CreativeMornings, hashtag YOLO, nie? A, i hashtag fotografii, bo w życiu nie widziałem tyle fotografów. Dobra, to ja nie wiem, jaki mamy czas, jest 9:47, więc chyba tak jest w sam raz. Czy jeszcze są jakieś pytania? Z chęcią odpowiem. Bardzo dobre pytanie. A to, nie, jedno muszę przeczytać, bo to jest najlepsza aplikacja do siedzenia na kiblu.
mamy hejterika, który służy do tego, żeby hejtować. No jakby, no wiecie, hejtu nie da się czytać dłużej niż 2 do 5 minut, ale jeśli ten hejt jest tak oderwany od tematu, bo to był nasz pomysł. Kurde, Polacy hejtują, no maksa dużo, nie? Wchodzicie na artykuł o Tusku, hejt. Wchodzicie na artykuł o Kaczyńskim, hejt. Wchodzicie na artykuł, nie wiem, o zmianach przepisów zdrowych, jeszcze więcej hejtu. No jakby tak dalej, nie? Nie wiem, mrówki są na wyginięciu, hejt. No jakby cała Polska, nie? No i pomyśleliśmy, a gdyby tak trochę skanalizować tego hejtu w takim jednym miejscu, żeby czytał go tylko ten, kto chce i nie tak, że wszyscy są zainspirowani i hejtują na byle co, tylko żeby trochę kreatywności wrzucić, tylko na zasadzie masz i hejtuj. Pisz co chcesz, oczywiście tam poszanowaniem wszystkich nacji i tak dalej. No i uwaga, top 100. No mamy trochę użytkowników, więc już mamy top 100. Co najbardziej wkurza ludzi? I to także mamy tam 1700 hejtów pod tym, czyli to wiecie, gdzieś 100 osób klika hated, nie? Więc to znaczy, że z dobrych kilkanaście tysięcy osób tak ma. Kiedy majtki wchodzą w dupę i wstyd je poprawić. Albo wkurza mnie, kiedy mama przychodzi do pokoju i rozsyła mi rolety, bo mówi, że ciemno jak w trumnie, a ją to nic nie obchodzi, że ja tu chcę po ciemku siedzieć. Nie? Znaczy, tu jest bardziej, są bardziej takie doniosłe słowa, ale... Więc hejtrik. Nie, to jest ta druga aplikacja. Możesz wejść, wrzucić hejta, nauczyć się trochę o swoich dzieciach albo podopiecznych. Bo tu jest dużo takiej właśnie gimbazy, chociaż ostatnio przez to, że w ogóle to jest taki temat, że to zostało podłapane przez aplikację Tinder Hater, tak? W sensie łączymy się blisko, a hater to jest taki Tinder na zasadzie, że hejtuje to, hejtuje tamto i osoby, które są podobne, w sensie podobne rzeczy hejtują, to je meczuje, nie? No i jakoś ten, i jakoś nas to podpięło, więc za każdym razem, jak na przykład, nie wiem, w TVN jest mowa o hejterze, to od razu mówimy, a poza tym jest taka aplikacja Hejteriki, na przykład byliśmy u ziomek sprzylizany, Kaiser, tak, Heiser, sorry. Heiser, przepraszam, bo w ogóle nie jestem to jakby w mediach, siedzę w necie bardziej, ale no tak, Heiser i Heiser, no mamy, byliśmy w którymś tam TVN rano i Heiser sobie hejtował, nie? I jakby, no farcimy, tak? Nie jest w ogóle zero marketingu w to poszło, dlatego mam tyle osób tutaj. I tam wrzucają, no są przeróżne hejty, są czasami takie śmieszne opowieści, że masakra, nie? Ale one są, jakby nie chciałbym wszystkich czytać, bo się nagrywa, nie? No ale to mówię, no to znowu, to też jest taki łód szczęścia na zasadzie, że pojechaliśmy, zobaczyliśmy aplikację do spowiedzi, mówimy, nie, no dla Polski spowiedź źle się kojarzy, nie, ale mówimy, ale jakby się wszyscy wyhejtowali w jednym miejscu, to byłoby super, nie? No i miesiąc później była aplikacja. A czy nazwa jest spolszczona, czy jak to się... Nie, to jest hejterik, tak, jak po angielsku, no bo jakby idea była taka, że jak już mamy upuszczać ten hejt, no to zróbmy to globalnie, aczkolwiek mamy tylko wersję polską na razie, no bo to... Jakby to jest to właśnie ograniczenie, nie? Zasoby versus pomysły. No, stać nas było na polską, bo zrobienie paru wersji po innych językach, no... ciekaw jestem, jakby hejty po niemiecku brzmiały, nie? Musiało być fajnie. Mamy masę gier, mamy prawo blok ekipy. Ktoś zna blok ekipę? A kto podniesie rękę, że zna blok ekipę? No dobra, czyli stosunkowo niewiele osób. Ale ten, ale wszystkie gry, które wychodzą z blok ekipy, to nasze. Nie? Jakby... Czyli możecie sobie rzucić butelką w Menela, nie? Jakby, bo to taki klimat. Więc no różne rzeczy. Różne rzeczy, raczej proste, takie casuale aplikacje. Dziękujemy. Dziękuję pięknie.